Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałbym Państwu przybliżyć aspekty związane z tworzeniem aktów zmieniających, generowaniem obwieszczeń z tekstem jednolitym przy użyciu edytora aktów prawnych Legislator w powiązaniu z bazą aktów własnych, czyli jednej z głównych funkcjonalności systemu wewnętrznej informacji prawnej Legislator. Na początek taki slajd wprowadzający. Z jednej strony mamy edytor aktów prawnych Legislator, z drugiej strony mamy bazę aktów własnych. Baza aktów stanowi takie bezpieczne repozytorium naszych aktów prawnych. I teraz jeżeli w bazie aktów własnych przechowujemy wszystkie akty i chcemy utworzyć akt zmieniający, to z poziomu edytora wyszukujemy akt, który chcemy zmienić w bazie aktów własnych. Taki akt prawny jest sprawdzany przez bazę pod kątem tego, czy już miał jakieś zmiany. Jeżeli miał, system do pracy w Legislatorze udostępni najnowszy tekst ujednolicony. Użytkownicy będą pracowali na tym tekście. Będą wprowadzali niejako zmiany do tego tekstu ujednoliconego. Po przygotowaniu dokumentu, podpisaniu, taki dokument może zostać automatycznie z poziomu edytora udostępniony w bazie aktów własnych wraz właśnie z wszystkimi tekstami ujednoliconymi, czy z tekstem ujednoliconym, z tekstami porównawczymi. I teraz pokażę Państwu, jak to wygląda w praktyce. Przejdźmy zatem do bazy aktów własnych, która jest naszym bezpiecznym repozytorium aktów prawnych. Tutaj mamy taki przykładowy dokument, statut miasta. Wyświetlmy jego szczegóły. Jak widzimy, dzięki temu, że dokumenty mamy w postaci strukturalnej, treść od razu jest dostępna w widoku głównym. Mamy tutaj nasz statut. Z lewej strony mamy dane metrykowe oraz informacje o tym, czy akt był zmieniany, czy posiada jakieś relacje. Ten nasz przykładowy statut był zmieniony przez 3 uchwały. Mamy je tutaj dostępne. Jak również dzięki temu, że te zmiany były tworzone w edytorze, z poziomu statutu mamy dostęp do takiej zakładki nowelizacje, gdzie na takiej linii życia aktu mamy dostępne wszystkie akty zmieniające z automatycznie wygenerowanymi tekstami ujednoliconymi, porównawczymi i skróconymi porównawczymi dla każdej zmiany aktu. Domyślnie, jeżeli przechodzimy do naszego timeline'u, system wyświetla nam najnowszy tekst ujednolicony. Oczywiście użytkownik może sobie na przykład w tym momencie zobaczyć tekst porównawczy skrócony. I widzimy, że ostatnia zmiana naszego aktu dodała nam ustęp 3 w paragrafie 26. Teraz, żeby uzyskać taki efekt, czyli żebyśmy mogli dostać automatycznie wygenerowane teksty ujednolicone, teksty porównawcze, gdzie w tekstach ujednoliconych również automatycznie system generuje nam stosowne przypisy nowelizacyjne, informujące nam o tym, przez jaki akt, przez jaką jednostkę redakcyjną dana zmiana została w naszym akcie wprowadzona, musimy we właściwy sposób utworzyć akt zmieniający z poziomu edytora Legislator. Jak to robimy? Spróbujmy sobie w tej chwili utworzyć kolejną zmianę naszego statutu, czyli będziemy zmieniali akt o numerze 23489/14. Przechodzimy do edytora. W edytorze z zakładki nowe wybieramy utwórz nowy akt prawny, nowy akt zmieniający. System wyświetla nam
okno wyszukiwania, czyli musimy teraz z bazy aktów własnych wyszukać akt, który chcemy zmieniać. Wyszukujemy nasz akt źródłowy, czyli nie wskazujemy aktu zmieniającego, tylko wskazujemy źródło. System powinien nam taki akt w bazie wyszukać. Przechodzimy dalej. System wyświetla nam, podpowiada nam dane metrykowe, czyli wie, że to będzie uchwała Rady Miejskiej w Wołomierzu, bo tak, taki był akt źródłowy, zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu miasta Wołomierz. Datę możemy sobie wyczyścić, możemy już ustalić. Analogicznie numer możemy już taki numer wprowadzić do dokumentu. Możemy go wprowadzić dopiero w momencie, kiedy będziemy taki dokument podpisywali. Przechodzimy dalej. System w tym momencie sprawdza w bazie, czy były już jakieś akty zmieniające. Jeżeli były, to de facto do technicznej zmiany poda nam najnowszy tekst ujednolicony. Tutaj jest jeszcze taki dodatkowy krok. W przypadku, kiedy zmiany wprowadzaliśmy w załączniku, a nasz statut jest załącznikiem do uchwały, możemy zaznaczyć, że będziemy również tutaj wprowadzali zmiany w załączniku, dzięki czemu wprowadzenia do zmian system będzie we właściwy sposób generował. Mówimy zakończ. Legislator pobiera niezbędne dokumenty, no i tworzy nam taki szkielet aktu prawnego. Czyli mamy już dane metrykowe, mamy podstawę prawną, która jest pobrana z aktu źródłowego. Tutaj możemy skorzystać z asystenta legislatora i sprawdzić, czy podstawa jest aktualna. Ewentualnie, no zapewne nie jest, bo akt źródłowy powstał kilka lat temu, możemy sobie wybrać popraw. System nam wstawi aktualną podstawę prawną. No i mamy paragraf pierwszy w uchwale numer. Wprowadza się w załączniku numer 1, wprowadza się następujące zmiany. Teraz jak tworzymy akt zmieniający? Po pierwsze, inaczej niż standardowo, domyślnym widokiem na lewym menu nie jest struktura naszego dokumentu, który tworzymy, czyli aktu zmieniającego, a mamy dostęp do struktury tekstu ujednoliconego, czyli tego, który będziemy zmieniać. Oczywiście treść aktu do zmiany możemy sobie zarówno wyświetlić w edytorze, zobaczyć, jak wygląda sobie dokument w PDF-ie, w TOCIX-ie, jak również mamy ten akt dostępny u nas w BAW-ie, więc widzimy, co zmieniamy. Teraz jak tworzymy same zmiany? Z poziomu lewego menu wskazujemy jednostkę, dla której chcemy wprowadzić zmiany, czyli jeżeli na przykład chcemy zmienić ustęp pierwszy w paragrafie czwartym, zaznaczamy ustęp pierwszy i mamy do wyboru tutaj trzy opcje: dodaj, czyli moglibyśmy dodać ustęp 1a, zmień, czyli zmieniamy ustęp w paragrafie czwartym, no i możemy powiedzieć, że chcemy taki ustęp uchylić. Powiedzmy, że chcemy go zmienić, wybieramy zmień. Co system w tym momencie zrobił? System wprowadził nam, dodał nam wprowadzenie do zmiany, czyli zrobił punkt pierwszy w paragraf 4 ustęp 1 otrzymuje brzmienie i przywołał bieżące brzmienie ustęp 1 paragraf 4. Tak? Przywołał bieżące brzmienie ustępu pierwszego w paragrafie 4. Teraz jeżeli chcemy go zmienić, ja tutaj celowo wpiszę, że to jest zmiana ustępu pierwszego, po to, żebyśmy od razu widzieli na naszym tekście ujednoliconym te wprowadzone zmiany. Jeżeli chcemy jakiś element uchylić, czy dodać coś po elemencie, czy zmienić kolekcję elementów, zaznaczamy, na przykład tutaj zmieńmy sobie kilka punktów w paragrafie 17. Zaznaczamy sobie ustęp pierwszy, paragraf 17, mówimy zmień. System nas pyta, czy chcemy zmienić całą jednostkę, czy chcemy zmienić wybrany element. Mówimy, że chcemy zmienić sobie wybrane elementy. Na przykład dodamy sobie punkt 1a, uchylimy sobie na przykład punkt drugi, zmienimy punkt trzeci, wybieramy zastosuj, wyślamy. Po punkcie pierwszym chcemy dodać,
drugi chcemy zmienić, trzeci chcemy uchylić na przykład. Wybieramy zastosuj. No i edytor teraz nam tworzy taką grupę w punkcie drugim, czyli robi wprowadzenie. W paragrafie 17 ustęp 1 wprowadza się następujące zmiany. Litera A po punkcie 1 dodaje się punkt 1A w brzmieniu. Tutaj chcieliśmy dodać. To wprowadźmy sobie, że dodany punkt 1A. Punkt drugi otrzymuje brzmienie. System przywołał bieżące brzmienie. Róbmy sobie, że to jest zmieniony punkt drugi. Uchyla się punkt trzeci. Dodany właściwy znacznik nowelizacyjny. Zaznaczaliśmy, że punkt trzeci chcemy uchylić. Spróbujmy wprowadzić jeszcze kilka innych zmian. Chciałbym Państwu pokazać tutaj jeszcze możliwości związane z grupowaniem. Czyli jeżeli tworzymy akt zmieniający, na przykład zróbmy sobie uchylenie paragrafu 18, czyli dodał nam punkt trzeci, uchyla się paragraf 18, a później zechcemy na przykład wrócić i powiedzieć, że chcemy sobie jeszcze zrobić zmiany w paragrafie 9, czyli na przykład zmienimy sobie ustęp pierwszy w paragrafie 9. Zmieniony ustęp pierwszy. Przejdźmy sobie na przykład do 10. Uchylmy sobie paragraf 10. A potem powiedzmy, że jeszcze wracamy do paragrafu 9 i chcemy dodać sobie kolejny ustęp w paragrafie 9, czyli mówimy dodaj. Z tym wie, że po trzecim nie ma czwartego, więc dodaje nam czwarty. Jeżeli byśmy dodawali drugi, po drugim to dodałby nam 2a. Dodany ustęp czwarty. Teraz jak widzimy, no mamy niezachowaną właściwą kolejność, czyli tutaj mamy zmieniony coś, zmiany w paragrafie 4, później w paragrafie 17, tu mamy kolejność OK, potem mamy paragraf 18, ale potem znowu wracamy do paragrafu 9. I w tym momencie, jeżeli tak byśmy to zostawili, no to nie mielibyśmy właściwej kolejności. Co więcej, później uchyliliśmy paragraf 10, a później znowu wróciliśmy do paragrafu 9 i dodaliśmy kolejny ustęp. Teraz w najnowszej wersji legislatora została zaimplementowana taka funkcjonalność, która jest nam w stanie we właściwy sposób w tym momencie poprawić treść naszego aktu i odpowiednio pogrupować jednostki. Wystarczy, że wybierzemy opcję popraw. I w tym momencie system wstawił już nam paragraf 9 w punkcie drugim. Ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie. Po ustępie 3 dodaje się 4 w brzmieniu. Potem mamy paragraf 10 uchylony, 17 i 18. Czyli oprócz tego, że ustawił nam właściwą kolejność, to tutaj w przypadku paragrafu 9 jeszcze nam ładnie zgrupował to w litery. Czyli w momencie, kiedy skorzystamy z legislatora i nawet te zmiany gdzieś tam będą powstawały w trakcie i będziemy niejako skakali po całym dokumencie, to jedną funkcją jesteśmy sobie później w stanie we właściwy sposób takie zmiany pogrupować. Spróbujmy sobie teraz taki nasz dokumencik zapisać. No i nie będziemy go podpisywali, zablokujemy go tylko po to, żebyśmy mogli umieścić ten dokument w bazie aktów własnych. System nam w tym momencie generuje właściwe teksty. Co ważne, cały czas w trakcie jakby tworzenia dokumentu użytkownik ma możliwość wyświetlenia tekstu porównawczego, skróconego, porównawczego czy ujednoliconego z tych zmian, które już są w tekście wprowadzone. Czyli ja z poziomu edytora mogę sobie na przykład zobaczyć podgląd tekstu porównawczego. Robimy podgląd PDF. System wyświetla nam tekst porównawczy i powinien dokładnie nasze zmiany już w tym tekście uwzględnić. Czyli zmienialiśmy ustęp pierwszy w paragrafie 4. Brzmienie przed zmianą mamy kolorem niebieskim. Wyboldowane mamy
wprowadzone zmiany. Zmieniony ustęp 1, paragraf 9, dodany ustęp 4, paragraf 9, uchylony paragraf 10. Wszystko mamy w tekście porównawczym. I teraz nawet jeżeli przygotowujemy dokument na sesję rady, to możemy radnym udostępnić oprócz samej treści aktu zmieniającego, czyli to, co standardowo możemy dać i dajemy, możemy uzyskać automatycznie wygenerowany tekst porównawczy, który możemy dołączyć jako taki tekst informacyjny dla radnych. Analogicznie, jak robimy zmianę zarządzenia prezydenta, wójta, burmistrza, możemy również szefowi przedłożyć oprócz samej treści aktu zmieniającego również treść taką porównawczą czy treść ujednoliconą. Proszę zauważyć, przejdźmy sobie na przykład do tekstu ujednoliconego. System nam automatycznie przy naszych zmianach, czyli jeżeli mamy tutaj paragraf czwarty, dodał właściwe przypisy nowelizacyjne i mamy informację w brzmieniu ustalonym przez paragraf 1 punkt 1 uchwały, tej, którą przed chwilą otworzyliśmy. Wszystko mamy tutaj we właściwy sposób opisane. Spróbujmy teraz taki dokument umieścić w bazie aktów własnych. Jak pamiętamy, w bazie w tym momencie mamy trzy akty zmieniające. Spróbujemy teraz dodać ten czwarty. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo z poziomu interfejsu bazy aktów własnych, albo bezpośrednio z poziomu edytora, wybierając opcję publikuj w BAW. Przesyłamy plik. No i cały kreator publikacji aktów w bazie aktów własnych system uruchomi nam już w przeglądarce internetowej. Dzięki temu, że mamy dokument XML-owy, system rozpoznał, jakie dane metrykowe zawiera nasz dokument. Domyślnie dokument źródłowy był oznaczony jako nie podlega ogłoszeniu, więc te zmiany również tak są oznaczane, ale baza pozwala na oznaczenie, że jakiś dokument został już ogłoszony w dzienniku urzędowym, czy podlega ogłoszeniu. To jest bardzo fajna funkcjonalność. W przypadku, kiedy wiemy, czy po sesji wiemy, które dokumenty zostaną przekazane do ogłoszenia w dzienniku, ale jeszcze nie zostały ogłoszone, możemy je dodać do bazy aktów własnych z takim oznaczeniem podlega ogłoszeniu. Wtedy baza będzie odpytywała nasz dziennik urzędowy o to, czy już nasze dokumenty w dzienniku się znalazły i właściwie zmieniała statusy. W pierwszej kolejności taki dokument będzie miał status oczekujący na ogłoszenie w dzienniku, później będzie miał ogłoszony oczekujący na wejście w życie, a po minięciu właściwej reguły wejścia w życie, standardowo jest to 14 dni, system automatycznie zmieni mu status na ogłoszony i obowiązujący. Podstawy prawne. BAW powinien nam automatycznie rozpoznać podstawy prawne naszego dokumentu. Dzięki temu również będziemy mieli indeks według tych podstaw prawnych. Relacje. System wie, jaki akt zmienialiśmy, więc relacja zmieniająca została uzupełniona automatycznie. Zbiory. Skorowic. Te dane również są automatycznie przypisane na podstawie tego, do których słowników przypisany był akt źródłowy, akt, który zmieniamy. Więc de facto po sprawdzeniu danych metrykowych wystarczy, że wybierzemy publikacja, publikuj dokument. Możemy zobaczyć metrykę. Nasz akt zmieniający już w tym momencie został udostępniony dla wszystkich, którzy mają dostęp do bazy. Jeżeli baza jest publiczna, to dokument od razu jest również publiczny. Mamy informację o tym w relacjach, jaki akt jest przez niego zmieniany. No i z poziomu aktu zmieniającego również mamy dostęp do naszej historii nowelizacji. Widzimy bieżącą datę, tekstu ujednolicony na naszą ostatnią zmianę. Oczywiście z tego poziomu również możemy sobie wyświetlić teksty porównawcze czy tekst porównawczy skrócony. Przy wszystkich tekstach mamy
dodatkowo właściwe przypisy. Czyli teraz Państwo zobaczyliście, jak wygląda tworzenie aktów zmieniających w powiązaniu z aktem źródłowym z bazy aktów własnych, ale to nie jest jedyna funkcjonalność, którą w tym zakresie możemy udostępnić. Dodatkową sprawą jest możliwość automatycznego wygenerowania obwieszczenia z tekstem jednolitym na podstawie tego, co właśnie mamy w bazie aktów własnych. Czyli jeżeli mamy w bazie aktów własnych dokument, tak jak w naszym przypadku zawierający w tym momencie 4 zmiany, to możemy wygenerować jednym kliknięciem obwieszczenie z tekstem jednolitym. Jak to robimy? Chcąc wygenerować obwieszczenie z tekstem jednolitym dla naszego aktu uwzględniające wszystkie 4 zmiany, wracamy do edytora. Z poziomu zakładki nowe, utwórz nowy akt prawny, wybieramy opcję nowe obwieszczenie tekst jednolity. Wyszukujemy akt, dla którego chcemy wygenerować obwieszczenie w bazie aktów własnych w analogiczny sposób, tak jak wyszukiwaliśmy go dla tworzenia aktu zmieniającego. System w tym momencie sprawdził, czy akt, który wskazaliśmy, miał zmiany. Jeżeli miał, to również te wszystkie akty zmieniające tutaj nam na listę pobrał. W kolejnym kroku uzupełniamy dane metrykowe. Oczywiście możemy je później uzupełnić. Tutaj przedmiot regulacji mamy już prawidłowy, czyli w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie przyjęcia statutu miasta Wołomierz. Przechodzimy dalej. W tym momencie system pobiera sobie każdy akt, czyli zarówno akt źródłowy, jak i każdy akt zmieniający, tak żebyśmy jeszcze mieli możliwość ewentualnego wyłączenia jednostek, które mają nie być uwzględniane w tekście jednolitym, ale również pozwoli nam to na sprawdzenie, czy na pewno wszystkie nasze akty zmieniające zostały uwzględnione przy generowaniu tekstu jednolitego. Po pobraniu tych dokumentów system powinien wyświetlić nam ich podgląd. Czyli widzimy z jednej strony treść naszego aktu źródłowego i później kolejno mamy dostępne nasze akty zmieniające, łącznie z tym, który przed chwilą umieszczaliśmy w bazie aktów własnych. Oprócz treści, przy każdym akcie mamy dostępną jego strukturę, gdzie możemy określić, które elementy nie będą uwzględniane w tekście jednolitym. Przykładowo wybierzmy sobie w naszych aktach zmieniających, że będą to informacje o wejściu w życie, chociaż się tutaj nie wyłącza, ale tak, żeby pokazać Państwu, jak to będzie wyglądało w samej treści obwieszczenia. Przechodzimy dalej. No i w tym momencie system wygeneruje nam de facto gotowe obwieszczenie wraz ze stosownym załącznikiem. Czyli z jednej strony mamy obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały, podstawa prawna, informacja o wszystkich aktach zmieniających, czyli przywołujemy tutaj ich tytuły. To, co wyłączyliśmy, podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje. Te paragrafy, które tam odkliknąłem jako te, które mają zostać wyłączone z obwieszczenia. Natomiast w załączniku mamy dostępny tekst jednolity ze stosownymi przypisami, czyli wygenerujemy sobie teraz podgląd PDF takiego dokumentu. Mamy de facto gotowe obwieszczenie bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji, przy czym oczywiście system na to pozwala, bo ten dokument mamy w postaci edytowalnej. Oczywiście w obwieszczeniu mamy dostępne
stosowne przepisy nowelizacyjne. Po umieszczeniu takiego obwieszczenia w bazie aktów własnych, takie obwieszczenie pojawi nam się również tam na naszej linii życia aktu. No i kolejne zmiany będziemy już robili w oparciu o nasz tekst jednolity. Czyli reasumując, przy użyciu edytora macie Państwo możliwość zarówno na tworzenie aktów zmieniających w powiązaniu z aktem źródłowym i automatycznym uzyskaniu tekstów ujednoliconych, tekstów porównawczych, które później możecie Państwo udostępniać, nie wiem, chociażby radnym przed sesją, czy prezydentowi, burmistrzowi, wójtowi przed złożeniem podpisu na akcie zmieniającym. Taki tekst porównawczy na pewno będzie przydatny. Jaki możecie Państwo wykorzystać te funkcjonalności do automatycznego wygenerowania obwieszczenia z tekstem jednolitym. Dzisiaj to na tyle. Bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych filmów. Dziękuję.